W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Poranek 8 lutego. Witam i pozdrawiam z parafii z Nowego Sącza. Drodzy, przed nami kolejne teksty, które mają nas dzisiaj prowadzić, dzisiaj wzmacniać, dodawać sił, a także, a może i przede wszystkim, w pewnym stopniu wyjaśnić również czas, w którym się znajdujemy, w który powoli wchodzimy. Czas pasyjny. Drodzy, ze Starego Testamentu, z Księgi Trenów, czytamy takie słowa w 3 rozdziale, 26 wierszu. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Autor listu do Hebrajczyków pisze w 12 rozdziale, w 1 i 2 wierszu. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Drodzy, treny to taki gatunek literacki, który opisuje nasz ból, nasz cierpienie. To wszystko, co dzieje się w nas, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze niezadowolenie, to wszystko, co jest w naszym życiu i co powoduje, że nie potrafimy sobie z tym poradzić. Bo ból i cierpienie to takie sytuacje, takie momenty w tym życiu, które nie pozwalają nam żyć, jeśli można tak powiedzieć, normalnie. Czujemy pewien dyskomfort. Drodzy, i te momenty, te chwile również opisuje autor Księgi Trenów. Lamentacji, które mówią nam o tym, że człowiek jest tylko i wyłącznie, można byłoby tak powiedzieć, za autorem, skupiskiem cierpienia, bólu. I drodzy, my o tym dobrze wiemy, bo z tym spotykamy się na co dzień. Spotykamy się z takimi chwilami w naszym życiu, że nie potrafimy wstać, nie potrafimy normalnie zacząć tego codziennego dnia, mimo że za oknem świeci słońce, mimo że jest nowy dzień, mimo że życie w pewnym stopniu układa się dla nas jak najlepiej, ale nie potrafimy. I często spotykamy się w rozmowach z ludźmi z takim zdaniem: ja już nie potrafię, ja już nie dam rady, to jest ponad moje siły. Drodzy, słyszymy to, można byłoby powiedzieć, każdego dnia, ale słyszymy jeszcze jedno słowo i słowo, które jest zdanie, które jest dość często wypowiadane. Księdza to nie dotyczy. Nieprawda. Każdy z nas jest taki sam. Każdy z nas przez życie idąc doświadcza tego samego. Tego samego, co opisuje nam dzisiaj autor listu Trenów, gdzie mówi o cierpieniu, o bólu, o niedoskonałości, o tym wszystkim, co człowiek przeżywa w sobie. Nie jesteśmy, drodzy, oderwani od rzeczywistości. Może i dlatego tak, a nie inaczej dzisiaj człowiek wygląda. Może tak, a nie inaczej człowiek patrzy na to wszystko, co jest wokół nas. Ale, drodzy,
Wierzący człowiek, zadając sobie pytania, wie, że to wszystko, co jest wokół nas, ból, cierpienie, przeminie. Skutkuje to pewną refleksją, która zapisana jest dzisiaj w tym zdaniu, że trzeba czekać na zbawienie w milczeniu. Oczywiście mamy prawo do tego, żeby mówić o swoim bólu. Mówić o tym, nie maskować go, bo czasami zakłamujemy rzeczywistość. Czasami wydaje się ludziom, że jest zupełnie inaczej, że jesteśmy zawsze piękni, uśmiechnięci, że zawsze to, co pokazujemy gdzieś na zewnątrz, jest prawdziwym odzwierciedleniem naszej duszy. Drodzy, to nieprawda. Nieprawdą też jest, że Jezus Chrystus był superbohaterem, super człowiekiem, który stąpał po ziemi. On był taki sam jak my. Przeżywał to samo i o tym dzisiaj piszą te słowa. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Drodzy, on to wszystko przeżywał. On doświadczał życia tak, jak my tego doświadczamy. On był w centrum tego życia. On nie był gdzieś oderwany od rzeczywistości. Już samo jego przyjście na świat było pokazaniem człowiekowi i daniem mu do zrozumienia: ja jestem z tobą. Ja będę przeżywał wszystko to, co ty. Nie jestem oderwany. Drodzy, on jest z nami każdego dnia. Wtedy, kiedy go potrzebujemy, to on jest i przeżywa z nami to wszystko, co my przeżywamy. On wytrzymał o wiele więcej właśnie dla nas, abyśmy mogli cieszyć się każdym dniem. Abyśmy mogli mimo bólu, cierpienia, tego wszystkiego, co nas przygniata, dawać świadectwo o tym, że w takich momentach on jest z nami. On jest. Nigdy o nas nie zapomina. Drodzy, i na koniec te słowa, które znajdują się w śpiewniku, będę śpiewał i grał. Chcę iść jak ty, wiarą żyć jak ty, co krok jak ty chcę, Panie, ufać ci. Kiedy stawiam krok, wiary trzymam się i nikt nie zdoła zachwiać mej twierdzy. I każda ma modlitwa, głosem wiary jest, gdy mój Bóg jest ze mną. Powiedz, któż przeciwko mnie? Drodzy, a w naszych śpiewnikach znajduje się wspaniała pieśń pod numerem 744, która jakże wspaniale wpisuje się w ten obraz dzisiejszych słów. Słów z jednej strony mówiących nam o tym, że cierpimy, ale z drugiej strony mówiących nam o tym, który przyszedł dla nas, abyśmy mogli również w tym cierpieniu odnaleźć tego, który przemawia do nas w milczeniu, w ciszy. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, co to wróg. Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Droga, którą przeżyć muszę tak jak ty. Mi
których kochać trzeba tak jak Ty. Mistrzu mój, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. Mistrzu mój, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Chodził nigdy sam, bo za nim mnogi lud zdumiony kroczył, widząc cuda jego. Podążał zawsze tam, gdzie życie nękał trud, i nigdy nie odrzucił proszącego. Tak jak Ty, Mistrzu mój, wokoło ludzi, których kochać trzeba tak jak Ty. Mistrzu mój, niełatwo cudze ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. Mistrzu mój, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. On wzywa w każdy czas tych, co są w drodze złej, brodzących, słabych oraz zagubionych. Przyjdzie jeszcze raz w niebiańskiej chwale swej, by sądzić żywych i umarłych. Mistrzu mój, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty. Mistrzu mój, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty. Mistrzu mój, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. Mistrzu mój, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. Drodzy, mamy tą pewność, że On jest zawsze z nami. Niech On nam błogosławi, strzeże i prowadzi. Wszystkiego dobrego. Amen.